Jubileusz jest okazją do świętowania wspomnień, podsumowań i refleksji. To czas przypomnienia bardzo bogatej historii szkoły, która od lat wpisuje się w funkcjonowanie lokalnej społeczności Dębnik. To także powód do satysfakcji z dotychczasowych sukcesów oraz odpowiednia chwila, aby złożyć podziękowania tym, którzy swym zaangażowaniem i wytrwałą pracą przyczynili się do rozwoju placówki. Dyrekcji oraz gronu pedagogicznemu życzymy wytrwałości w dążeniu do zamierzonych celów. Rzeczywiście to już w tej okolicy od dłuższego czasu mieszkam. Zawsze tu szybciej nie czuję, ale jak widzę tak wspaniałe dzieci, taką pogodę, panie dyrektor, to na pewno zabawa będzie udana, czego serdecznie życzę. Dziękuję. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy. Świętujemy dzisiaj 115. rocznicę powołania szkoły w Dębnikach. To jest nasza szkoła, szkoła podstawowa numer 30. Nieprzerwanie od tych 115 lat działamy w tym środowisku. Od 1912 roku w tym budynku, w którym obecnie się znajdujemy. Szkoła zawsze była blisko związana ze środowiskiem. Zawsze uczestniczyliśmy we wszystkich ważnych sprawach, które się tutaj toczyły. W budowie kościoła, w konsekracji dzwonów kościelnych, w nadawaniu ulic, które tutaj w Dębnikach kolejno się pojawiały. Ja tutaj tylko na chwilę, 5 minut i tyle. Powiem i już nie wiem, albo nie powiem, tyle. Ludzie się tutaj napchali. Czy ja wiem, kto tu jest na sali? Najpierw się gada i gada, a może jest miejska rada, albo ktoś inny z naszego miasta, w kurierze podwabelskim jest klasta. Koniec, sensu już nie ma, nic już nie powiem, trema! Słuchaj, tata ci teraz nie pomoże, bo jutro jedziemy na wakacje. No, na urlop za granicę lecimy. No, czym się leci, dziadek? Pociągiem się poleci. Samolotem lecimy. No, nie spadnie. No, mówię, dziadek, gdzie nie spadnie, ja wiem, że są wypadki. Także nasza szkoła wrośnięta jest swoją historią, swoją tradycją właśnie tutaj w okolice Dębnik. Ja dzisiaj, proszę Państwa, mam tutaj koło siebie młodzież naszej szkoły. Moich uczniów, którzy są chlubą naszej szkoły, a przede wszystkim kontynuują tradycje. Znają historię naszej szkoły, wiedzą, co znaczy sztandar, wiedzą, co znaczy honor, wiedzą, co znaczy patriotyzm. Bo w dzisiejszych czasach to szalenie ważne, aby dzieci od początku uczyć tej naszej historii ciekawej, barwnej, ale niezwykle trudnej. Szkoła obecnie przeżywa swój rozwój. Będziemy mieć większą ilość klas niż w latach poprzednich. Związane to jest z pójściem do szkoły sześciolatków. Szkoła systematycznie jest remontowana, systematycznie powiększa się jej baza dydaktyczna. Będziemy mieć od przyszłego roku nowe boisko szkolne. Oh, yeah.
Chyba szark się zle. Gorące tutaj. Tata! Wziąć kluczyki proszę ze stołu. No dobrze. I czy to oznacza, że policja ma tak patrzeć na różnych przestępców przez takie okulary? No, pan sobie teraz uświadamia, jakie jest niebezpieczeństwo kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu. I pozostali uczestnicy też widzą, jak pan reaguje. Proszę wziąć kluczyki. Gdzie są kluczyki? Jest, złapany. Jest. Nie jest to łatwa sprawa. Batonik gniezdku. Proszę. Karteczki są tu. Jedną karteczkę. Proszę.